Nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Ewangelia według Jana, 4 rozdział, 23 werset. Czym jest uwielbienie? Uwielbienie jest aktem kłaniania się przed Bogiem, niekoniecznie w fizycznej postawie, ale w nastawieniu. Uwielbiający uznaje i wyraża godność Boga, kim On jest, Jego atrybuty i Jego charakter. Przykład uwielbienia możemy znaleźć w Księdze Objawienia, 5 rozdział, 9 werset. W tym sensie uwielbienie wiąże się z ofiarowaniem lub przedstawieniem czegoś Bogu. Uwielbienie jest centralną częścią życia chrześcijańskiego, zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego. Zostaliśmy zbawieni, aby stać się czcicielami, zarówno na ziemi, jak mówi Ewangelia Jana, 4 rozdział, 23 werset, jak i w wieczności, co mówi nam Objawienie, 4 rozdział, od 10 do 11 wersetu oraz 5 rozdział, od 11 do 12 wersetu. Greckie słowo ogólnie tłumaczone jako uwielbienie, oddawanie hołdu, to proskuneo. Oznacza ono przykucnąć, czyli dosłownie lub przenośni pokłonić się w hołdzie. W niektórych przypadkach odnosi się to do pozycji fizycznej. Zazwyczaj jednak słowo to jest używane w odniesieniu do kłaniania się przed Bogiem. Fizyczna postawa pokłonu, którą oddaje słowo proskuneo, ilustruje duchową postawę, która jest niezbędna do oddawania czci. To duchowa postawa jest najważniejsza, biorąc pod uwagę, że jako chrześcijanie oddajemy cześć w duchu. Pierwszym aktem uwielbienia odnotowanym w Nowym Testamencie są mędrcy ze wschodu oddający cześć Panu Jezusowi, o czym czytamy w Ewangelii Mateusza, 2 rozdział, od 2 do 11 wersetu. Słowo to występuje w Nowym Testamencie około 60 razy. Innym słowem, czasami tłumaczonym jako oddawanie czci, jest latreo.